Chciałbym dzisiaj wrócić do tematów bliskich mi, mianowicie do wspomnień o ludziach, którzy zaznaczyli się w sposób wyjątkowy w kulturze polskiej, a których miałem szczęście w różnych okolicznościach poznać. Takim człowiekiem był wybitny filozof, historyk, jeden z członków tak zwanej szkoły idei, która od lat 50. właściwie do zmiany systemu publikowała ważne, przełomowe niektóre prace właśnie z historii idei, zwłaszcza filozofii, szeroko rozumianej myśli. Mam mianowicie na myśli Andrzeja Walickiego. Andrzej Walicki zmarł w sierpniu 2020 roku. Urodził się natomiast 90 lat wcześniej, w roku 1930. Zaraz po jego śmierci ukazało się bardzo dużo wspomnień, artykułów omawiających jego dokonania, jego ważne publikacje, a było ich naprawdę bardzo dużo, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, bo przez ostatnie lata swojej działalności naukowej pracował poza Polską, mniej więcej od końca lat 70. przez kilka lat pracował w Australii, w National University w Canberrze. Potem przez następne kilkanaście lat w Stanach Zjednoczonych na bardzo ważnym katolickim uniwersytecie Notre Dame. Jednak nim opowiem o jego książkach, chciałbym poczynić kilka uwag takich natury ogólnej. Nawiązując do książki, która się ukazała również kilka lat temu w języku polskim, francuskiego filozofa Juliena Bendy, która została zatytułowana Zdrada klerków. Słowo klerk powoli z polszczyzny został wyparty. Młodzi ludzie już nie bardzo zdają sobie sprawę, co to słowo znaczy, jeżeli już to kojarzą je z klerem. Tymczasem jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Klerk to po prostu intelektualista zatroskany o kształt debaty, o wartości niezbywalne w demokratycznym i pluralistycznym społeczeństwie. I zwykle klerk był kimś, kto raz, że stał na straży tych wartości, a z drugiej strony również je bronił, ich bronił, demaskował wszelkie zakusy niszczenia właśnie demokracji czy pluralizmu, praw mniejszości etnicznych, seksualnych, religijnych. Julien Benda swoją książkę oparł głównie na materiale francuskim, co jest zrozumiałe. Sam był Francuzem i głównie interesował się tym, co się dzieje we Francji. I pokazywał, jak wielu intelektualistów uległo pokusie takiego aliansu, sprzymierzenia się z siłami politycznymi czy religijnymi, w które wiek XX obfitował. Chodzi tu oczywiście o totalitaryzmy wszelkiego rodzaju, czy to lewicowe jak komunizm, czy prawicowe jak faszyzm. No i Benda mówi, no, wielu intelektualistów tym pokusom ulegało. Wspominam o tym dlatego, że dla mnie zarówno publikacje Andrzeja Walickiego, jak i jego postawa życiowa jest ilustracją
czegoś, co nazwałbym ostatnim klerkiem w Polsce, bo mimo że pracował, uczył się, studiował, pisał w czasach niesprzyjających niezależności umysłowej, były to lata 50., 60., 70. w PRL-u, kiedy bardzo wielu, większość może uczonych poddała się dyktatowi reżimu komunistycznego, szła na różne kompromisy. Otóż tego rodzaju kompromisów u Andrzeja Walickiego nie było. Zawsze był niezależny, krytyczny, a przede wszystkim uczciwy wobec badań, wobec tego, co w historii odnalazł, i starał się zawsze pokazywać te wymiary kultury, filozofii, teologii, które po prostu były nie w służbie systemu, ale właśnie w służbie poznania prawdy. Dużo poświęcił uwagi również polskiemu romantyzmowi, polskiemu mesjanizmowi, ale zawsze pokazywał te błędne, fałszywe tropy, w jakie mógł prowadzić czy to romantyzm, czy mesjanizm. I bardzo go bolało to, że różni dzisiejsi badacze, zwłaszcza młodzi, ulegają pokusie, żeby właśnie w mesjanizmie, czy to Towiańskiego, czy Henebrońskiego, czy nawet Mickiewicza, naszych poetów romantycznych, odnajdywać ślady, których spełnieniem najpełniejszym było dzieło, słowa i twórczość, a zwłaszcza pontyfikat Jana Pawła II. Dla Walickiego, którego miałem okazję poznać, z którym wielokrotnie o tym rozmawiałem, było to żałosne oddawanie właśnie nauki w jasyr doraźnych interesów, czy to politycznych, czy religijnych. Chciałbym też powiedzieć o tym, że właśnie przez swoją niezależną postawę, taką klerkowską, takiego zaangażowania bezkompromisowego, Andrzej Walicki z jednej strony był bardzo ceniony, podziwiany. Można powiedzieć, że powstała swoista szkoła Andrzeja Walickiego. Bardzo dużo studentów, dzisiejszych profesorów przyznawało się do długu intelektualnego wobec niego. Jednocześnie pozostał człowiekiem samotnym, często niezrozumianym. Czasem publicyści, i to z liberalnych nawet pism, wyjmowali z kontekstu jego wypowiedzi i przypisywali mu zdania, opinie, których w ogóle nie reprezentował. To sprawiało, że czuł się człowiekiem ogromnie osamotnionym i właśnie manipulowanym. Być może ta sytuacja sprawiła, że mimo że on nie był człowiekiem religijnym, chętnie o religii się wypowiadał, dostrzegał jej wartość kulturową, kulturotwórczą. Z dużym uznaniem wypowiadał się na przykład o tekstach Jana Pawła II, które dotyczyły prawosławia czy w ogóle wschodu. Również, co nie jest wcale takie oczywiste, pracował przez wiele lat na wspomnianym na początku przeze mnie Uniwersytecie Notre Dame, czy Notre Dame w Stanach Zjednoczonych. I opowiadał mi, jak czuł się na początku nieswojo, no bo katolicyzm łączył z takim dość wąskim, konfesyjnym podejściem do historii, do filozofii czy do teologii. A tymczasem właśnie w Stanach Zjednoczonych spotkał legendarnego księdza Teodora Herzberga, z którym się zaprzyjaźnił i który mu powiedział: panie profesorze, mnie nie interesuje pańskie wyznanie, tylko mnie interesują pańskie kwalifikacje jako filozofa. I o tym bardzo dużo z Andrzejem Walickim rozmawialiśmy. Muszę powiedzieć, że oprócz książek, które są dla mnie również ważne, jak dla wielu innych
ludzi interesujących się czy to filozofią rodzimą, czy rosyjską, czy nawet liberalizmem zachodnim. On przyjaźnił się z Izajaszem Berlingiem, z Leszkiem Kołakowskim, z Czesławem Miłoszem. Z tymi ludźmi korespondował, te książki się ukazywały, więc oczywiście ta wymiana intelektualna była dla mnie ważna, ale najbardziej intrygowało mnie to, że Andrzeja Walickiego, chociaż sam był agnostykiem, nie był człowiekiem religijnym, bardzo ubolewał nad tym, że polski katolicyzm znalazł się w takim ogromnym kryzysie i że nie jest w stanie nawiązać, tak jak w przypadku katolicyzmu amerykańskiego, takiego równoważnego dialogu ze współczesnością. I jeśli dzielę się z Państwem moimi uwagami i moim niekłamanym zachwytem nad dziełem i życiem Andrzeja Walickiego, to przede wszystkim chcę właśnie to podkreślić, to jego otwarcie dla inaczej myślących, jego umiejętność docenienia wkładu w kulturę właściwie wszystkich. I myślę, że to będzie tym dziedzictwem, do którego powinniśmy sięgać, powinniśmy o nim pamiętać. No i je rozwijać, twórczo rozwijać, czytając jego książki, prostując złe, fałszywe sądy o nim i przede wszystkim podjąć dziedzictwo klerków, które mam nadzieję, mimo że nazwałem Andrzeja Walickiego ostatnim klerkiem, całkowicie w Polsce nie zaginie.